Ja chciałbym tu może opowiedzieć o najsilniejszych doznaniach literackich, czytelniczych mojej młodości. To już było pewien czas temu, ale tak jak jeden z moich ulubionych autorów, Konstanty Jeleński, lubił mówić, istnieje coś takiego jak zbiegi okoliczności. I o kilku takich zbiegach okoliczności chciałbym tutaj opowiedzieć. Mianowicie, w roku 1956 miałem wówczas lat 12. Mój starszy brat Jakub Karpiński, który chodził do Liceum Rejtana. Wtedy ja chodziłem do późnych klas szkoły podstawowej. Przyniósł do domu dwie książki od kolegi. Kolega był synem działacza Paksowskiego i mój brat musiał za te książki, za pożyczenie tych książek na noc wykonać rysunek techniczny do szkoły. Te dwie książki to był Umysł zniewolony Czesława Miłosza i rok 1984 Georgia Orwella. Obie książki wydane wtedy przez Instytut Literacki w Bibliotece Kultury. Tak się jakoś złożyło, że zapomnieliśmy Kluczy od mieszkania, i spotkaliśmy się na klatce schodowej. Siedzieliśmy na schodach i ja czytałem mojemu bratu zniewolony umysł przez ramię. Mój brat czytał szybciej, nie czekał na mnie, przerzucał kartki, więc ja czytałem w ten sposób, że zaczynałem mniej więcej na wysokości czwartej linijki i kończyłem tak, nie przeczytawszy czwartej linijki. Później zdarzyło mi się wiele razy wracać do zniewolonego umysłu. Ale nigdy żadna lektura nie wywarła tak silnego wrażenia, i może to była najwłaściwsza lektura. Nie potrafiłem zdefiniować, o czym to jest, ale wiedziałem, że tutaj opisywana jest rzeczywistość bardzo ważna, która jest normalnie ukryta i że ona się jakoś przede mną odsłania. To była rzeczywiście lektura, wyzwanie, i lektura zbójecka, książki zbójeckie. Dlaczego używam tego tytułu? W dziadach Adama Mickiewicza, w tej części wcześniejszej, części czwartej, Gustaw, który później stanie się Konradem, mówi o książkach zbójeckich młodości mojej, niebo i tortury. Każda generacja zapewne. Zwłaszcza w Polsce z powodów historycznych i innych, miała swoje książki zbójeckie. Dla mnie takimi książkami w Warszawie, tutaj daty są ważne, lata są ważne, miesiące czasami są ważne, w Warszawie w roku 56 na kilka miesięcy przed październikiem, taką książką zbójecką pierwszą i najważniejszą był zniewolony umysł. Następnego dnia brat musiał niestety tę książkę oddać, ale w bibliotece domowej wyszukałem w zachowanych numerach skamandra wiersze tego autora, czy Sława Miłosza. Były tam trzy czy cztery wiersze, dotąd je pamiętam, i były to wiersze wspaniałe, roki, ptaki oraz wiersz, który dla mnie jest szczególnie bliski, który. Nazywa się obłoki, a wówczas nazywał się przebudzenie. I rzeczywiście jest to wiersz o przebudzeniu świadomości. Te wiersze też nie były w pełni dla mnie czytelne były pełne jakichś ciemnych, mrocznych, silnych obrazów, tak jak czasem zdarza się na holenderskich pejzażach XVII wieku. Ale właśnie być może one tak powinny być czytane jako rzeczy niedopowiedziane do końca, jako rzeczy, które nagle przed oczyma coś odsłaniają. Później minęło kilka lat, chodziłem już do liceum i mój przyjaciel, z którym siedziałem w ławce Stanisław Małkowski, wówczas dość knąbrny chłopiec o wielkich zdolnościach do matematyki. I chemii, obecnie ksiądz. Przyjacielem jego rodziny był Juliusz Poniatowski, który właśnie wrócił z emigracji, były minister i przywiózł bibliotekę swoją. I dowiedziałem się, że w tej bibliotece było też kilka książek kultury i była książka dla mnie mityczna, której dotąd nie udało mi się dostać do ręki: Inny Świat Herlinga Gudzińskiego. Też dostałem tę książkę na. Dzień i noc, przeczytałem ją i pamiętam tylko tyle, że tej nocy już nie zasnąłem. Wyszedłem o świcie na balkon, i, i ta rozjaśniająca się Warszawa ukazała mi się w jakimś innym świetle, i znowu myślę, że nie mitologizuję tutaj, ale nie jakieś. Potworności polityczne mnie olśniły w tej książce, tylko pokazanie innego świata i tego świata. I też nie formułowałem tego w ten sposób, ale olśniewająca to słowo chyba pasuje, olśniewająca forma literacka była dla mnie odsłonięciem takiego sposobu mówienia o rzeczywistości, jaki dotąd był mi nieznany. I posuwam się w czasie troszeczkę dalej. Jest rok. 60, 61, chodzę do klasy maturalnej liceum Rejtana, które już z ulicy Rakowieckiej przyniosło się na ulicę Weronicza i w ramach jakichś eksperymentów pedagogicznych byliśmy prowadzeni z wycieczkami w różne miejsca. Raz, pamiętam, byliśmy w piekarni, tu gdzieś niedaleko, raz byliśmy poza Warszawą w Tartaku, żeby zobaczyć jak powstaje papier a raz byliśmy w Bibliotece Narodowej. I w Bibliotece Narodowej pokazano nam katalog, jak się korzysta ze zbiorów. I ja zajrzałem wtedy do półki z literką M, i zobaczyłem, że pisarza, który mnie interesuje, czy swoja Miłosza, są różne książki oznaczone takim dziwnym stempelkiem A. Spytałem się, czy te książki są dostępne dla każdego? Te książki, znaczy książki w Bibliotece Narodowej. Nie, nie, nie posługiwałem się nazwiskiem Czesława Miłosza. Y, powiedziano mi, że tak, dla każdego. I tu jeszcze może w nawiasie przypomnijmy dla młodszych słuchaczy, którzy już tego nie pamiętają, że. Do roku 1980 nazwiska Czesława Miłosza, nazwiska Czapskiego, nazwiska Jeleńskiego, nazwiska Herlinga Grudzińskiego zwłaszcza w ogóle nie można było wydrukować. W gazecie istniało coś takiego jak cenzura. I Stefan Kisielski mówił, ten prawda, jeden z umysłów najswobodniejszych w Polsce, że każdy jego tekst ma dwóch autorów, jego i cenzora. No więc dowiedziałem się, że te książki w Bibliotece Narodowej może każdy... Przyjść, złożyć legitymację, wypełnić rewers i czytać na miejscu. Następnego dnia po szkole przyszedłem z legitymacją szkolną, złożyłem rewers, nauczyłem się jak to się robi i zacząłem najdelikatniej od tomu wierszy Czesława Miłosza. Dano mi je. Przez następne dwa tygodnie chodziłem codziennie do biblioteki, sięgałem po coraz śmielsze tytuły, czytałem między innymi list otwarty po francusku, to może nie wzbudziło aż takiego zdziwienia, Czapskiego do Moriaka i Maritena na temat Powstania Warszawskiego i sięgnąłem także raz jeszcze po Zniewolony Umysł i sięgnąłem po Zdobycie Władzy Miłosza. Po dwóch tygodniach bibliotekarki, które patrzyły coraz bardziej podejrzliwie Wezwały kogoś, kto mi powiedział, po co mi te książki? Ja na to wymyśliłem, że mam referat w Szkole o Miłoszu. Można sobie wyobrazić, referat w Szkole o Miłoszu w tym czasie. No więc powiedziano mi, że to nie są książki dla mnie, że poezję Miłosza do tego referatu mogę jeszcze na dwa dni se zatrzymać, ale że to jest koniec tej lektury. No więc byłem, zachował mi się dotąd notes z wypisami z tych książek i w ten sposób skończyła się ta lektura. I to było w Bibliotece Narodowej, która wówczas mieściła się na ulicy Rakowieckiej. W roku 1968 na tejże ulicy Rakowieckiej kilka razy chodziłem odwiedzać mojego starszego brata, który wówczas siedział w więzieniu i czekał na przewód sądowy. Oskarżony był między innymi o kontakty z Instytutem Literackim i o udział w szmuglowaniu książek przez Tatry, książek Instytutu Literackiego, książek Gombrowicza, Miłosza i innych. Ten proces nazwany został procesem taterników. I niedługo potem w sali sądowej na ulicy Świerczewskiego, na stole te książki istniały jako dowód obciążający. Mój brat został skazany na i pół roku więzienia. siedział je w szczelcach opolskich, gdzie produkował buty. I minęło kilka lat, był okres Solidarności, i zacząłem pisać książkę jej tytuł, książki zbójeckie. Chciałem wywdzięczyć się tym autorom, którzy wywarli na mnie tak wielki wpływ i którym tyle zawdzięczałem, którym zawdzięczałem widzenie świata i język, którym mogłem mówić o świecie. I zacząłem pisać, napisałem szkice, drukowałem je w tygodniku powszechnym o Konstantym Jeleńskim, człowieku fascynującym i dotąd niedocenionym, o Jerzym Stępowskim, o Miłoszu, o Gombrowiczu i we wrześniu 1981 roku wyleciałem do Stanów Zjednoczonych na pobyt kilkunastotygodniowy i myślałem, że po powrocie natychmiast skończę tę książkę i już ją opublikuję. Wówczas można było więcej publikować. Być może uda się to przemycić przez oko cenzury. 13 grudnia 1981 roku okazało się, że to nie będzie tak szybko możliwe. Zmieniło się moje miejsce pobytu, najpierw w Stanach, później w Paryżu. Kontynuowałem pisanie tej książki. Okazało się jednak, że tak szybko się jej nie da napisać. I dopiero w roku 1988 książka ta ilustrowana wyszła nakładem polonii w Londynie. W Kilka lat później wydanie francuskie zmienione z rozszerzonymi fotografiami ukazało się w Paryżu po francusku. I otóż, starałem się tę też książkę wydać w kraju, jakoś nie było to łatwe, i w zeszłym roku otrzymałem propozycję publikacji tej książki. Otrzymałem tę propozycję z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Więc koło się zamknęło. I co więcej, wspaniali ludzie w tej komórce wydawniczej Biblioteki Narodowej w Warszawie powiedzieli, że chcieliby, spytałem się o to, żeby ta książka też miała ilustracje, nie powiedzieli mi dokładnie ile tych ilustracji ma być, więc ja przysłałem, chciałem jak najwięcej, ponieważ uważam, że to jest też rodzaj obowiązku zachowanie obrazów tych ludzi, tych ludzi, którzy dla kultury polskiej, nie tylko polskiej, zrobili tak wiele, a rzeka niepamięci zmywa to. No więc posłałem około 100 ilustracji, bardzo byłem z tego zadowolony. Dotrzymałem wiadomość, że pewne ilustracje się może powtarzają, ale żem dosłał też inne, które były w wydaniu paryskim. Więc ja znowu podjąłem pracę, poszedłem do wszystkich tych miejsc, gdzie mógłbym znaleźć jakieś fotografie. Zgłosiłem się do Andrzeja Wata, syna Aleksandra Wata, o którym tam piszę. Zgłosiłem się do Rity Gombrowicz, zgłosiłem się do rodziny Józefa Czapskiego, do tych ludzi, którzy mają papiery po Konstantym Jeleńskim, do Czesława Miłosza, do Bordana, Paczowskiego, który fotografował Gombrowicza Czapskiego i Gustawa Herlinga Grudzińskiego, zebrałem wielką dokumentację i posłałem ją do Biblioteki Narodowej z nadzieją, że oni wybiorą, miałem nadzieję, możliwie dużą. I dopiero, gdy otrzymałem korektę tej książki, kilkanaście tygodni temu, zobaczyłem, że oni tam zamieszczą ponad 200 ilustracji. I dlatego jestem szalenie dumny i cieszę się z tego, że ta książka, która ukaże się na początku maja, będzie właściwie książką składającą się z dwóch części. Z mojego tekstu uaktualnionego i przede wszystkim dla mnie z tego niezwykłego albumu, który jest jednocześnie portretem pisarzy z Bujeckich.